Zresztą naczelnik państwa to powiedział, że będziemy tu własną piersią bronić polskich interesów. Dwa białoruskie śmigłowce przeleciały nad Białowieżą. Mieszkańcy Białowieży podnieśli alarm, ale wojsko ich, nasza niezwyciężona armia ich skarciła, że nic takiego nie było, że musiało im się wydawać, że to nad Białowieżą przeleciały te białoruskie śmigłowce, że naruszyły polską przestrzeń powietrzną. W Arabii Saudyjskiej ustalą, jak ma wyglądać pokój na Ukrainie, to z udziałem Ukrainy oczywiście, no i jeszcze tylko, żeby Rosja to wykonała. Witam państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Janek Pszczoła pyta, czy NBP dalej skupuje ukraińską makulaturę zwaną hrywną? Bo nie wiem, ale chyba tak, bo nic nie słyszałem. Nie słyszałem żadnej informacji o tym, żeby przerwał skupywanie. To jest jedna z form finansowania czy udostępniania Ukrainie zasobów naszego państwa. A do tego się rząd zobowiązał 2 grudnia 2016 roku. No i ta umowa nadal jest realizowana. Pan Jan Mul. Panie Stanisławie, mam pytanie, w jaką to wojenkę gra teraz chyba MSZ Ukrainy i MSZ Polski. Jak wiadomo, jedna i druga strona wzywa ambasadorów na dywaniki na wschodniej granicy Białorusini, prowokują. Do czego doprowadziła to nasza zagraniczna niepolityka? Dziękuję i pozdrawiam. No do czego doprowadziła? Mamy wybory, w związku z tym rząd musi pokazać to. Zresztą naczelnik państwa to powiedział, że będziemy tu własną piersią bronić polskich interesów. Właśnie w kontekście zboża ukraińskiego. No to tu trzeba pokazuchę zrobić taką. Ambasador jeden i drugi jest wezwany do, czy tam zaproszony, bo ukraiński, gdzie by go tam kto wzywał, nikt by się nie ośmielił na takie zuchwalstwo zaprosić, to co innego. Polski ambasador w Kijowie został wezwany, bo tam się nie muszą tam ceregielić z tymi naszymi mężykami stanu, a tu my to musimy uważać. No i to tak się podgrzewa atmosferę, to w ten sposób się pokazuje, że polski rząd dba o polskie interesy państwowe, chociaż pan Morawiecki wyraźnie zaznaczył, że to nie dotyczy tranzytu, ta zapowiedź zamknięcia granicy, to nie dotyczy tranzytu, a przecież to zboże, które zasypało polskie magazyny, to też było tylko tranzytowe, a jakże, no ani ziarenko nie wyjechało z Polski, a to wszystko był tranzyt, więc to w naszym fachu nie ma strachu. Gdyby nie było wyborów, to oczywiście trzeba było takich pokazówek urządzać, no ale są wybory, więc tutaj naczelnik państwa musi coś zrobić, no to robi. No i jeszcze tu jeszcze prowokacje białoruskie. Najpierw rząd tak nie był pewien, czy opłaca mu się tu być sprowokowanym, ale potem widocznie uradzono, że się opłaca, no bo najpierw to wojsko negowało, że tam żadnych śmigłowców białoruskich nad Białowieżą nie było, a potem się okazało, że były. No to wiadomo, to lepiej. Prowokacja. Łukaszenka jest też dobry na wszystko, tak jak Putin, nawet na ładną, niewinną panienkę. Pan Jakub Strugielski. Panie Stanisławie, mam takie pytanie odnośnie pana lotów między Perth i Sydney. Otóż w jednym z nagrań słuchałem pana mówiącego o weryfikacji faktów czy relacji z czasów II wojny światowej. Mówił pan o Janie Karskim i jeździe wozem wymoszczonym sianem i tak dalej. Ja, natchniony pana weryfikacją, postanowiłem sprawdzić pana opowiadanie o locie Perth-Sydney.
Opowiada pan, że trwa on 7 godzin. Odległość między tymi dwoma miastami to około 3200 km. Przy prędkościach przelotowych odrzutowców rzędu 800-850 km widać, że to powinno być to około 4 godzin. Rzeczywiście loty trwają 4-4,5 godziny. I stąd moje pytanie, czy pan na pewno był tam, gdzie panu powiedzieli? Czy może leciał pan jakimś kukuruźnikiem? Skąd te 7 godzin? Ufam, że odzyskam odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. No to wie pan, nie będę się upierał przy 7 godzinach. W każdym razie ten czas mi się tak dłużył, że wydawało mi się, że to 7 godzin, a nie jestem poza tym pewien, czy ten samolot, którym ja leciałem, to leciał w linii prostej, czy też przypadkiem nie zboczył tam nad Adelaide i dopiero stamtąd do Perth. To by wyjaśniało tę odległość, ale to było już ładnych parę lat temu, także nie. Natomiast w Perth byłem na pewno. W Sydney też byłem na pewno, jak pan chce sprawdzić, to tam byłem zatrzymany nawet przez Straż Graniczną Australijską. Jak wracałem z Nowej Zelandii, no to tam mnie zatrzymali i tam nawet okazało się, że nie mają tłumacza żadnego, więc to była rozmowa dziada z obrazem, no ale to wszystko zakończyło się wesołym oberkiem. No, także nie wiem, dlaczego to panem tak wstrząsnęło, bo jeśli chodzi o Jana Karskiego, to Jan Karski twierdził, że był w Bełżcu. Że był w Bełżcu, w tym obozie zagłady, no i tam przebrał się w mundur estońskiego strażnika, no i tam jakieś strasznie makabryczne sceny widział i tak dalej. No i ja nie wątpiłem, że był, dopóki nie przeczytałem właśnie w jego tych wspomnieniach, jak on do tego Bełżca dotarł. Otóż pisze Jan Karski, że wczesnym rankiem z Żydem, przewodnikiem, wyjechali z Warszawy. No wczesnym rankiem to mogło być najwcześniej, bo godzina policyjna się kończyła o 5, no to najwcześniej o 5 mogli wyjechać z Warszawy. No to dzisiaj nawet pociąg elektryczny między Warszawą i Lublinem jedzie około 2,5 godziny, a tam wtedy te parowozy to trochę dłużej jechały, powiedzmy 3 godziny. No to najwcześniej mógł być w Lublinie o 8. O 8. I nie wiem, dlaczego dalej nie jechał koleją, bo przecież Bełżec leżał przy linii kolejowej Lublin-Lwów. Tylko w Lublinie wysiadł z pociągu i, jak twierdzi, przesiadł się na furmankę wymoszczoną sianem i jadąc bocznymi drogami tą furmanką na godzinę 12 w południe dotarł do Bełżca. No, problem polega na tym, że między Lublinem a Bełżcem to jest ponad 100 km w linii prostej, więc furmanka, niechby nawet wymoszczona sianem, takiej błyskawicznej podróży nie mogła odbyć. Dlatego postawiłem pytanie, gdzie mógł być pan Jan Karski, no i co mógł widzieć, bo rzeczywiście tam był taki drugi obóz przejściowy w Izbicy. To jest też ale tam też chyba 90 km od Lublina, więc też furmanka nie. Jak już 4 godziny, to mógł dojechać do Trawnik. Tam też był obóz. Te Trawniki to blisko Lublina są, ale to nie był Bełżec. No i tam rzeczywiście tam był taki obóz szkoleniowy dla tych wachmanów, to tak zwanych Trawniki Manner, którzy później tam pilnowali obozów koncentracyjnych.
No to tam mógł być, natomiast na pewno nie w Bełżcu. Ja mówię, no tak mi się wydawało, że to długo się leciało tam, 7 godzin, może trochę mniej, ale jeśli panu tak bardzo na tym zależy, no to przyznam panu rację i tyle. Pan Jacek Langiewicz. Mam tylko jedno, jedyne pytanie. Otóż i rzeczone. Czy Polska jest państwem suwerennym? No właśnie tutaj mamy poważne wątpliwości, dlatego że Polska, ratyfikując 1 maja 2004 roku traktat akcesyjny, czyli Anschluss do Unii Europejskiej, wyrzekła się sporej części suwerenności. Jak to wyraził pan doktor Andrzej Olechowski na takiej imprezie w Warszawie pod pretensjonalnym tytułem Forum Dialogu, powiedział, że odtąd będziemy współdecydowali o naszych sprawach. No, pan doktor Olechowski najwyraźniej uważał, że współdecydowanie na przykład o sprawach polskich do spółki z Portugalią to jest lepsze niż decydowanie o sprawach polskich samodzielne. No, ale no to jest rzecz, że tak powiem, gustu. Natomiast jeśli już Polska nie może samodzielnie o swoich sprawach decydować, tylko musi współdecydować z udziałem innych państw, tam one się namawiają i tak dalej, no to znaczy, że pełnej suwerenności już nie ma. Po drugie, w październiku 2009 roku pan prezydent Lech Kaczyński ratyfikował traktat lizboński, który amputuje Polsce, czy w ogóle państwom członkowskim Unii Europejskiej, kolejny kawał suwerenności. Nawet nie wiemy dokładnie jaki, bo rząd nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytanie, do czego Polska się właściwie w tym traktacie zobowiązała. Nie może odpowiedzieć na to proste pytanie, a dlaczego? A dlatego, że kiedy ten traktat był podpisany 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie przez premiera Tuska i księcia małżonka jako ministra spraw zagranicznych, to premier Tusk się przyznał, że podpisał ten traktat bez czytania. Przypuszczam, że posłowie, którzy 1 kwietnia 2008 roku głosowali w Sejmie nad ustawą upoważniającą prezydenta Kaczyńskiego do ratyfikacji tego traktatu, też go nie czytali. No a czy czytał go pan prezydent Lech Kaczyński przed ratyfikacją? Obawiam się, że nie. W związku z tym trudno rządowi dobrej zmiany udzielić odpowiedzi na proste pytania. Do czego Polska się właściwie zobowiązała w tym traktacie lizbońskim? No i to tak to wygląda. W tej chwili, cóż, mamy taką sytuację, że państwo, nie tylko Polska, ale to też inne państwa ten traktat ratyfikowały, wszystkie, z wyjątkiem Niemiec, bo Niemcy przed ratyfikacją tego traktatu lizbońskiego, tam była taka sytuacja, że deputowany do Bundestagu z Bawarii, już nie pamiętam jego nazwiska, zaskarżył ten traktat do Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, że jest niezgodny z Konstytucją Republiki Federalnej Niemiec. Trybunał rozpatrzył tę sprawę i orzekł, że ten traktat nie jest z Konstytucją niezgodny, ale uzależnił zgodę na ratyfikację tego traktatu przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec od uprzedniego uchwalenia przez Bundestag takiej ustawy, że żadne prawo nie może wejść w życie na terenie Republiki Federalnej Niemiec bez uprzedniego zatwierdzenia go przez obydwie izby niemieckiego parlamentu, Bundestag i Bundesrat. Jakie są konsekwencje tego zastrzeżenia?
takie, że na terenie całej Unii Europejskiej Niemcy mogą przeforsować jakieś rozwiązanie prawne i ono wejdzie w życie na terenie wszystkich państw, które takiego zastrzeżenia nie złożyły, a w Niemczech nie wejdzie w życie. Dlatego Niemcy zachowują suwerenność, a inne państwa, takie jak Polska, nie. No i teraz mamy taką sytuację, że państwa Europy Środkowej graniczące z Ukrainą zwróciły się do Komisji Europejskiej z pokorną prośbą, żeby Komisja Europejska pozwoliła im podjąć suwerenną decyzję o przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże po 15 września tego roku. No, zwróciła się z pokorną prośbą o zgodę na podjęcie przez nie suwerennej decyzji. No tak to wygląda. Kabi 5244. Szanowny panie Stanisławie, co sądzi pan o panu Mateuszu Piskorskim? Życzę dużo, długo zdrowia i pomyślności. No, ja nie znam osobiście pana Mateusza Piskorskiego. On był chyba nawet rzecznikiem samoobrony, potem został działaczem, czy nawet liderem takiej partii Zmiana, która nie wiem, czy jeszcze działa, czy nie działa, no w każdym razie nie zaznaczyła jakoś wyraźnie swojej obecności na polskiej scenie politycznej, a pan Piskorski został oskarżony właśnie nie bardzo wiadomo o co. No bo nie o szpiegostwo na rzecz Rosji, chociaż to oskarżenie tak wyglądało, ale siedział tam chyba w areszcie wydobywczym 2 lata, a może nawet 3 lata. No i wszystko zakończyło się na niczym. To znaczy, o ile wiem, to nie było żadnej sprawy sądowej przeciwko panu Mateuszowi Piskorskiemu, no bo widocznie w czasie tych 3 lat jego pobytu w areszcie wydobywczym niczego z niego nie wydobyto. No to nie było innej rady, tylko trzeba go było wypuścić. No i tak to wygląda. A co on teraz robi, to nie wiem. Pan Piotr Pieszyński. Dzień dobry. Czy mógłby pan skomentować ten incydent z białoruskimi śmigłowcami? No mógłbym. Białoruskie śmigłowce przeleciały, 2 białoruskie śmigłowce przeleciały nad Białowieżą. Mieszkańcy Białowieży podnieśli alarm, ale wojsko ich, nasza niezwyciężona armia ich skarciła, że nic takiego nie było, że musiało im się wydawać, że to nad Białowieżą przeleciały te białoruskie śmigłowce, że naruszyły polską przestrzeń powietrzną. No, ale potem widocznie po naradzie, tam uradzono, że zauważenie tej prowokacji opłaca się w okresie przedwyborczym. No i tam tu armia potwierdziła, że to rzeczywiście nastąpiło naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Co więcej, tam mimo, a tym bardziej, że strona białoruska wizowała, że tam ćwiczenia jakieś mają być. Podobno ci piloci tych 2 śmigłowców zostali tam aresztowani, oczywiście przez białoruskie władze. Łukaszenka ich kazał tam aresztować. No zobaczymy. A ambasadoressa Stanów Zjednoczonych przy NATO natychmiast zapewniła, że jak tam Wagnerowcy czy jacyś inni tam bandyci Putina coś, jakąś prowokację zrobią, to ta prowokacja pójdzie na rachunek rosyjski. No to tego. A dzięki tej prowokacji rządy polski i litewski rząd się zachowuje bardzo mocarstwowo, jakby był mocarstwem światowym, a przynajmniej jakby Litwa była mocarstwem światowym, a przynajmniej europejskim, no i wzmacnia ochronę granic tam przed tymi Wagnerowcami i tak dalej, i tak dalej. Także prowokacja w okresie przedwyborczym to jest dar niebios, tym bardziej taka, że z nieba spadła. No to tak. Muri Watch.
Dzień dobry. Kiedyś w kontekście ewentualnego wchodzenia Konfederacji do koalicji rządzącej mówił pan, że kiedyś trzeba stracić polityczną cnotę. Teraz zdecydowanie pan odradza taką ewentualność. Skąd taka zmiana? Nie zmiana. Ja w polityce jasne, że nie można i pieniędzy zarobić i wianuszka nie stracić, więc trzeba stracić wianuszek, polityczną cnotę trzeba stracić, jeżeli się chce za tam jakąś rolę w polityce odgrywać. Ale w Konfederacji bym odradzał wchodzenie w sojusze na przykład z Prawem i Sprawiedliwością, czy jeszcze bardziej z Platformą Obywatelską, bo to już zupełne byłoby zupełna degrengolada, dlatego że Konfederacja nic by nie zyskała poza synekurami dla jakichś swoich tam działaczy. Natomiast utraciłaby zaufanie wyborców dotychczasowych, a nie zyskałaby zaufania żadnych nowych, więc dlatego odradzam. Natomiast będąc w sytuacji języczka uwagi w Sejmie, można tę sytuację wykorzystywać po to, żeby przeforsowywać przy pomocy większości, znaczy przy pomocy zaplecza politycznego rządu jakieś swoje pomysły w zamian za poparcie rządu w innych sprawach. Podawałem taki przykład, jeszcze raz go powtórzę. W 93 roku poseł Alojzy Pietrzyk złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu panny Suchockiej. To był rząd koalicyjny, Unia Demokratyczna i Kongres Liberalno-Demokratyczny. Rząd balansował na granicy większości w Sejmie. W związku z tym pan Andrzej Potocki tam obchodził wszystkie koła i kluby, pytając, czego by tam te koła i kluby sobie życzyły w zamian za poparcie rządu przy głosowaniu wotum nieufności. No i kiedy akurat przyszedł do pokoju zajmowanego przez posłów Unii Polityki Realnej, byłem przypadkowo w tym pokoju, no i Korwin-Mikke powiedział, że nie będą tutaj żadnych warunków stawiali, bo nie będą tutaj głosowali za rządem, a ja, chociaż nie byłem posłem, no ale byłem tam obecny, więc zaproponowałem, żeby jednak postawić dwa warunki. Pierwszy warunek, żeby koalicja rządowa zgodziła się na obniżenie stawki podatku VAT z 22 do 7%. I drugi warunek, żeby koalicja rządowa na piśmie się zobowiązała do poparcia ustawy o restytucji mienia, ustawy reprywatyzacyjnej. No i to Korwin mówi, no to tak, to takie warunki stawiamy. Pan Potocki tam wyszedł, nie było go 5 godzin, po 5 godzinach te warunki odrzucił. No, ale gdyby nie odrzucił, to być może mielibyśmy uchwaloną ustawę o restytucji mienia, której do tej pory nie ma, na czym żerują środowiska żydowskie. Także to ja w ten sposób rozumiem utratę politycznej cnoty. Marcys 93. Zastanawiam się, do kogo Ukraina po wojnie zwróci się o współpracę przy odbudowie. Stawiam dolary przeciw orzechom, że Polski tam nie będzie. No chyba tak, to nawet pan wiceminister Jabłoński powiedział, żebyśmy nie liczyli na żadne korzyści. No to jak już on tak mówi, to ja mu wierzę i nie będę się z panem zakładał wcale, tym bardziej, że o ile pamiętam, to Polsce przypadł teren Donbasu do odbudowy, ale Donbas jest w rękach rosyjskich. No to chyba nie będziemy tam Putinowi odbudowywali Donbasu. No więc tak to wygląda. Pan Piotr Duk, wspierający kanał, dziękuję bardzo za wspieranie kanału, pisze: Szanowny panie Stanisławie, pierwsze pytanie.
Czy Niemcy, Francja i Wielka Brytania zaczynają mieć dość postawy Ukrainy? Mam na myśli zachowanie przedstawicieli Ukrainy na szczycie w Wilnie i zaczną działania w stronę pokoju. No, zaczęły. Przecież w Arabii Saudyjskiej odbywa się, chyba już się odbywa. Tam 30 przedstawiciele 30 państw się zjechali, żeby się naradzić, jak tu zaprowadzić pokój na Ukrainie. Najciekawsze jest to, że Rosja nie uczestniczy w tej naradzie, więc rozumiem, że najpierw tam te państwa, co tam mu radzą, to przekażą Rosji do wykonania. No i potem już tylko najprostsza sprawa, żeby Rosja te ustalenia tej narady wykonała. To mi trochę przypomina, muszę powiedzieć, taką sytuację anegdotyczną, jak to adwokat zakomunikował swojemu klientowi: wygrał pan sprawę, trzeba tylko zapłacić i odsiedzieć. No to właśnie to w Arabii Saudyjskiej ustalą, jak ma wyglądać pokój na Ukrainie, to z udziałem Ukrainy oczywiście, no i jeszcze tylko, żeby Rosja to wykonała. Drugie pytanie. Czy liczy pan, że zachowanie Ukraińców w stosunku do Polski, zablokowanie eksportu produktów rolnych z Polski i słowa ambasadora o tym, że największą pomoc okazały Niemcy, a Polska dała zaledwie 14 miliardów, ostudza entuzjazm do dziwnych pomysłów Unii Polsko-Ukraińskiej i jakiegoś wyimaginowanego braterstwa? Czy liczy pan, że USA każe Polakom spasować w tej kwestii? No obawiam się, nie liczę na to, tylko obawiam się, że Polska zrobi to, co Stany Zjednoczone będą nam tam kazały. Natomiast tutaj w tej chwili entuzjazm niewątpliwie ostyga, dlatego właśnie rząd dobrej zmiany to wyczuwa. No i tutaj się pan trąbtadrackie deklaracje wygłasza, pan Morawiecki, rząd pręży muskuły, zaprasza ukraińskiego ambasadora do MSZ-u na dywanik i tak dalej. No słowem, wykorzystuje tę sytuację, żeby pokazać, jak to broni polskich interesów. No i tym opisem pokazuchy rządu kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu. Temat rzezi wołyńskiej jest cenzurowany przez polityków i dziennikarzy. Książka Wołyń bez mitów łamie tę zmowę milczenia i odkłamuje prawdę o tych tragicznych wydarzeniach. Książka dostępna na kapitalbook.pl.